Jak to się stało w ogóle? Jak będzie skakał, odejdzie od żywo.
Dobra. Ale to przecież nie... Ale co się zabierze? Co się zabierze? Za nim tam dojść. Z tym za... Ale to na trzeciego mamy odejść? No właśnie też nie zabierze. Teraz, nie, teraz musimy tak? Mieć. Tak, on już teraz będzie. Podobno się nas boisz! Kamizelek może się bo tam w Pradze był tak, że powiedzmy była taka szerokość. Aha. Czy tam kana? Za kanatem był kawałek trawy, był piach i oni nam pozwalali dopiero do tym piachem wstać. Ojej. A tyle było do tego tyle miejsca, że ja powiedziałam. Gdzie tak było? Wczoraj w Pradze. Musisz jeszcze raz skoczyć, tak? Aha. On chce chyba jeszcze raz. Pewnie. Żeby sprawdzić, pewnie sprawdzić, czy siodło się trzyma ramy. Znowu mu słuchajcie ten. Co? Tu jest? Tak. O, no. Ale on, on się nie trzyma nogami, się nie trzyma. Nie ma się. O Boże, miotło poleciało. Poleciało? Tak. Uwaga na samochody! Ale koń się podniósł i do tego. No nie widać, żeby coś latało w ogóle. Widać. Tak jakby te konie dwa leżały cały czas. Nie, tam wcześniej ktoś zatrzymał. Nie podniósł, tam za tym skrzynkami. Nie, no dwa by wyszły. Ja dwa, a trzeci był wcześniej tam. Trzy zatrzymane. A to Słowak. Marek Słowaka zatrzyma. A co to jest? A, to idzie ten. Predator. Tak, on jechał jeszcze poza na zatrzymanie. No to poczekaj. Czyli kora poleciała i kawałek. No, muszę zdjęcia robić, nie? Dla kogoś, dla pewnego pana. Nie, no zazwyczaj tak proszę właśnie Mateusza, nie? Ale teraz nie mam pojęcia, bo proszę. Patrzę w płoty, ja sobie znajdę pozycję i będę jechał. Dobrze, że z przodu nie jechałeś szczęśliwie. No później wiedziałem, że to za mocno i uciekałem. To jest kochany koń. On uwielbia że to jest koń. Ale się tam na zielonej stronie płocko. Nie. Dobrze. Koń pierwszy numer 5, Predator. Koń drugi numer 2, Barbarossa. Jeden z redaktorów, to dyżur, że nie rysiu, to dyżur. Ale i tak na następny wyścig, czy coś, coraz lepiej będzie on, coraz lepiej, coraz lepiej. Super, super. Styl dowolnie odległości 21,1/4. 23,1/4 odległości. Czas gonitwy 3 minuty 5 sekund. Jakby go poprosił jeszcze. Tego nie uderzyłem łopatki, tylko tam na skokach pomagałem. 21. Ale kozioł z góry. Czy mnie habana się wywaliła? Cześć Marzena, już co pytałam się? Proszę. Nie wiadomo, no habana to trochę nie Mamy. Ale to nie razem. Może mnie
Proszę Państwa, nagrodę Kubala wygrał bowiem predator hodowli pana Andrzeja Zielińskiego. Właścicielami konia są pan Andrzej Zieliński, Janna Mierzwa Zielińska i Ryszard Zieliński. Konia trenuje Anna Zielińska, dosiadał go starszy uczeń Andrzej Czopyk. Honorowej dekoracji dokonają pan pułkownik kawalerii Wojska Polskiego, pan Henryk Sołtysik w towarzystwie pana rotmistrza Tadeusza Kowalskiego. Pani trener, pomoże pani, tak, w dekoracji silnika? Proszę bardzo, panie pułkowniku. Musimy tutaj być, dobrze? Dzień dobry, panie. Dzień dobry. Dzień dobry. Świetnie. Dobrze. Zapraszam teraz, zapraszam na podest. Nie, zapraszam na podest, za chwilkę będziemy zdjęcia. Panie pułkowniku, zapraszam na podest. Wręczymy teraz... To są ponownie właściciele tego konia. Panie rotmistrzu, proszę, to jest dla trenera. To jest pani trener. Panie pułkowniku, a to jest dla jockeya. To jest na koniec. To jest dla jockeya. Tak, kierunki pupucha. Dziękuję bardzo. To jest bardzo ładne. Nie posłuchamy. Robimy zdjęcie z koniem? Tak. To zapraszamy. To będzie foto. Nie, 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 nie,